Czy średniowiecze przyniosło turystyce coś innego? Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj druga część z serii Jak powstała turystyka. I zanim przejdę do tego, co takiego ciekawego w średniowieczu odnośnie podróży, podróżowania i turystyki się stało, to muszę wrócić na chwilę do pierwszej części mojego filmu i coś Wam powiedzieć. Otóż chciałabym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Niestety nie ma tego komentarza fizycznie pod tym moim pierwszym filmem z serii Jak powstała turystyka, gdyż ponieważ YouTube mi ten komentarz skasował. Nie pytajcie dlaczego, nie wiem dlaczego. YouTube czasami robi co chce, ale jeden lub jedna z Was, ale podejrzewam, że to był chłopak, zarzucił mi, że on to myśli i jemu się wydaje, że te pierwsi Egipcjanie albo Rzymianie, to oni podróżowali na pewno wozem konnym, a nie rydwanem. I otóż, moi kochani, małe sprostowanie. Wozy konne powstały w 3 roku naszej ery, więc tak czy inaczej, żaden ze starożytnych Egipcjan, Rzymian i Greków nie był w stanie jeździć na Igrzyska Olimpijskie wozem konnym, bo go nie znał, bo jeszcze nikt o nim nie wiedział i nikt o nim nie słyszał. I dziękuję bardzo serdecznie Wam za uwagę. To jest wyjaśnienie do poprzedniego filmu, a teraz wracamy do drugiej części, w której opowiem Wam, co takiego ciekawego odnośnie turystyki i podróżowania wydarzyło się w średniowieczu. Średniowiecze, moi kochani, to jest zastój we wszystkim. Cały rozwój ludzki staje i tak samo dzieje się też w turystyce. Średniowiecze to czas modlitwy, wypraw krzyżowych, Boga, umartwiania się, postów i generalnie rzecz biorąc jedzenia suchego chleba i wody. Ale mimo wszystko, że wszystko stanęło przez ten zbyt duży nacisk na wiarę, na Boga, na to, żeby iść czasami, można by było powiedzieć, żywcem do nieba, bo pomimo tego, że oni przestrzegali tego wszystkiego, to nie było tak, że każdy był taki krystaliczny, ale mimo to pojawiają się jakieś sporadyczne ruchy turystyczne, mianowicie jest to czas podróży w celach religijnych. Duży nacisk na wiarę, więc turystyka religijna, turystyka pielgrzymkowa. I tak, chrześcijanie podróżują do Rzymu, Ziemi Świętej, grobu apostoła Jakuba w Santiago de Compostela. Pielgrzymki takie religijne, moi drodzy, odbywali też hindusi i buddyści. A Arabowie mieli na wszystko wywalone, że tak powiem brzydko, i podróżowali sobie tylko i wyłącznie w celach handlowych. Ich pielgrzymki nie interesowały. W średniowieczu oczywiście. W późniejszym okresie to się zmieni, niestety. Albo stety. Ale odnośnie takich podróży turystycznych, podróży poznawczych, to nie jest jeszcze koniec, ponieważ oprócz tego, że cały czas podróżujemy w celach religijnych i turystyka pielgrzymkowa tak naprawdę ma się bardzo dobrze do dnia dzisiejszego, to wyjeżdżają jeszcze ludzie, przede wszystkim z Europy, i przede wszystkim arystokraci, do innych krajów, aby się uczyć, studiować na uniwersytetach i poszerzać swoją wiedzę. Takie wyjeżdżanie na uniwersytety bardzo prężnie rozwinie się w XVIII i XIX wieku, ale o czasach nowożytnych w turystyce to będzie kolejny odcinek, więc to na razie zostawiamy. Ale tutaj już jest taki pierwszy zalążek podróży w celach naukowych. Turystyka naukowa. To nie jest jeszcze, moi drodzy, koniec, bo zaczynają się pierwsze wyjazdy, pierwsze takie turystyczno-poznawcze wyjazdy, wyprawy i takie trochę może w celu podbicia innych krajów, wyprawy podróżnicze, wyprawy podróżników, którzy chcą znaleźć nowe tereny, bo nie wiedzą o tym, że są jeszcze jakieś inne kontynenty, podbić je, zagarnąć, co tam jest wszystko najlepsze, zniszczyć lokalną ludność, bo tak się niestety działo,
i podporządkować tych, którzy zostaną. I tak Marco Polo jedzie do Chin, Francesco Petrarca w Alpy Prowansalskie, a Muhammada Ibn Battuta podróżuje po Azji, Afryce i Europie. I tak jak już wcześniej powiedziałam, te podróże miały raczej takie tło do tego, aby podbijać inne tereny. Myślę, że ich zamysł nie był taki, żeby tam sobie, wiecie, pozwiedzać, bo myślę, że oni jeszcze wtedy o tym nie myśleli, ale to był element poznawczy, no bo jeżeli docierali do Chin, albo tak jak w późniejszym okresie Krzysztof Kolumb dotrze do Ameryki, no to on po prostu tam, znaczy myślał, że dopłynął do Indii, ale chodzi o to, że poznał inną kulturę, inne życie, innych ludzi, którzy tam funkcjonowali, więc oni jeszcze wtedy nie zdawali sobie z tego sprawy, że poznają inne kultury, bo mieli kompletnie inny cel, kompletnie inny punkt zaczepienia, kiedy się tam pojawiali, po prostu chcieli podbijać nowe tereny. To średniowiecze, moi drodzy, nie jest ciekawe, ono nie jest ciekawe tak naprawdę w żadnych aspektach, jeśli się na nie patrzy, bo jest tam tylko religia, umartwianie się, post i troszkę brudu i smrodu, bo chyba średniowiecze było najbardziej brudnym i śmierdzącym okresem w dziejach świata. Później też nie było lepiej, ale zaczynało się to stopniowo poprawiać. Tym jakże miłym akcentem przebrnęliśmy przez średniowiecze i przez to, że jest zastój w podróżach, podróżujemy jedynie w celach pielgrzymkowych, w celach religijnych, pojawiają się jakieś pojedyncze wypady podróżnicze i małe wyjazdy w celach naukowych. Także to jest, moi drodzy, wszystko. W trzecim odcinku opowiem już o prężnie zaczynającej się rozwijać turystyce w erze nowożytności, a w czwartym odcinku, jak turystyka wygląda dzisiaj i jakie może wyciągnąć perspektywy na przyszłość, co się dalej z tą turystyką stanie. Jeśli jest jakaś rzecz, o której ja tutaj powiedziałam, a Wam się wydaje, że mówię źle, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Ja mam nadzieję, że tym razem zdążę odpisać na dany komentarz, zanim YouTube go usunie, bo nie wiem, co się ostatnio działo z tymi komentarzami, ale po prostu ja nie zdążyłam tego komentarza w ogóle zaakceptować i on już mi gdzieś po prostu zniknął. Może to by były po prostu jakieś lagi na YouTubie spowodowane nie wiem czym, bo zaraz jest też często, że są kasowane łapki w górę, łapki w dół, wyświetlenia są cofane do tyłu, potem są przywracane. Także jeśli coś Was zaciekawiło z tego i stwierdzicie, że ja nie mam racji, to piszcie w komentarzach, będziemy to wyjaśniać, a jeżeli nie traficie do sekcji komentarzy, to ja spróbuję to wyjaśniać na początku następnego filmu. W tym wideo, moi drodzy, to już jest wszystko. Do zobaczenia w kolejnej części, jak powstała turystyka. Na razie, pa, pa!